25 maja 1948 roku około godziny 21:30 strzał w tył głowy zakończył życie Witolda Pileckiego. Gehenna rotmistrza trwała ponad rok, z czego 10 miesięcy zajęło brutalne śledztwo. Jak wyglądały ostatnie miesiące życia ochotnika do Auschwitz i jednego z największych bohaterów II wojny światowej? Bartłomiej Makowski, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Szlakiem Pileckiego. Odcinek trzeci. Śledztwo, proces, Kaci. Po upadku Powstania Warszawskiego Witold Pilecki dostał się do niemieckiej niewoli i został wywieziony do obozu jenieckiego Lambsdorff, a następnie do Oflagu Murnau. Tutaj, tuż przed zakończeniem II wojny światowej, doczekał oswobodzenia z rąk armii amerykańskiej. Uwolniony Witold rzucił się w wir pracy. Już wkrótce spotkał się z wodzem naczelnym Tadeuszem Borem Komorowskim, a następnie z Kazimierzem Irankiem Osmeckim, byłym szefem wywiadu Armii Krajowej. 11 lipca 1945 roku przedostał się do polskiego drugiego korpusu stacjonującego w Porto San Giorgio we Włoszech i po kilku tygodniach został jego oficerem. W archiwum rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa zachowało się wspomnienie Jana Mierzanowskiego, znajomego Pileckiego jeszcze z czasów walk w powstaniu, ukazujące z jakimi rozterkami borykał się wówczas rotmistrz. Witold przede wszystkim widział cel swojego życia właśnie w tym, żeby walczyć o tą wolną Polskę. Po przyjeździe do drugiego korpusu Witold był bardzo załamany, widząc, że jednak ten drugi korpus przestanie istnieć, że to wojsko pozostanie gdzieś na zachodzie, że rządowi polskiemu wycofano uznanie ze strony wszystkich innych rządów alianckich w tym czasie, że jednak Polska pozostanie pod okupacją sowiecką. I w tych warunkach Witold widział nowy cel przed sobą, cel walki z nowym okupantem. Witold nie chciał pozostać z nami, nie chciał pozostać w wojsku w dalszym ciągu, aż do jego rozwiązania przez władze brytyjskie. Chciał dalej pracować dla Polski. Władysław Anders osobiście nakazał rotmistrzowi powrót do kraju, powierzając mu jednocześnie misję zbierania informacji o sytuacji polityczno-gospodarczej w komunistycznej Polsce. Wcześniej Pilecki w rozmowie z generałem sam wyraził chęć podobnego działania. Po krótkim pobycie w Krakowie 8 grudnia 1945 roku Pilecki dotarł do Warszawy pod nazwiskiem Roman Jezierski. W stolicy rozpoczął tworzenie siatki wywiadowczej. W założeniu miała ona opierać się o strukturę organizacji NIE, od Niepodległość, tworzonej jeszcze w czasie wojny przez szefa KEDW Armii Krajowej Augusta Fildorfa Nila. Sam Witold Pilecki podczas niemieckiej okupacji był jej członkiem. Nie miała być konspiracją w konspiracji, której zadaniem było kontynuowanie walki o niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej. Jednak w obliczu rozwiązania nie w połowie 1945 roku Pilecki budował swoją siatkę stowarzyszy broni z czasów służby podczas okupacji niemieckiej w Tajnej Armii Polskiej i z członków Związku Organizacji Wojskowej, czyli obozowej konspiracji w Auschwitz. Z informacji wywiadowczych i śledczych bezpieki przechowywanych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że siatka Witolda liczyła 96 osób. Jednak w praktyce było ich znacznie więcej. Jednym z nielicznych raportów, które zachowały się, wysyłanych na zachód w meldunkach, Witold Pilecki opisuje, że objechał już południe Polski, był na Białostoczczyźnie i został przerzucony przez kordon na Grodzieńszczyznę, gdzie wizytował oddziały partyzanckie w lesie. Jacek Pawłowicz, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. No i to jest sensacja wręcz, bo pokazuje całkiem inny kierunek działalności Witolda Pileckiego. Dotychczas nie było wiadomo, że Witold Pilecki przeszedł przez kordon i był na polskich ziemiach utraconych, no, na Grodzieńszczyźnie, jeden z najpiękniejszych terenów polskich. No i znanych Witoldowi jednak. No doskonale znanych Witoldowi Pileckiemu, bo przecież on nieopodal Lida i ciekawe właśnie pytanie,
czy czasem nie był w Sukurczach, żeby zobaczyć, co się zachowało. Ale to pokazuje, że Witold Pilecki był bardzo mobilny, że Witold Pilecki w swoich meldunkach, i to też ten fragment jest zachowany, pisze, że z perspektywy człowieka, który nie widzi realiów, w jakich partyzanci działają, można snuć różne plany. Natomiast kiedy jest się wśród nich, kiedy czuje się tego ducha patriotyzmu polskiego, to absolutnie można zrozumieć, dlaczego oni chcą trwać w lesie, dlaczego oni chcą kontynuować walkę, bo oni są po prostu u siebie. Ten teren, na którym oni są, to raz, że jest to ich mała ojczyzna, a to jest bardzo ważne w przypadku Witolda Pileckiego, to dwa, że tam jest po prostu wolna Polska. I to jest ten wątek właśnie tej drugiej siatki Witolda Pileckiego, tej, o której praktycznie nic nie wiadomo, bo pytanie, skąd miał adresy, gdzie ma się zgłosić, skąd miał informacje, z kim ma rozmawiać. Powiedzmy, że kiedy wracał do kraju, dostał punkty kontaktowe we Włoszech, w drugim korpusie, ale już na przykład u kogo się pojawił w Krakowie, kiedy wracał, u kogo pojawił się w Częstochowie, kiedy wracał. Przecież on właśnie przez Kraków-Częstochowę trafił do Warszawy. Jeżeli on pisze, że objechał południe Polski, że był na Białostocczyźnie, to kto mu tą trasę organizował? Kto mu go przeprowadził przez kordon? Z kim spotkał się po tamtej stronie. W dokumentach procesowych Pileckiego nie ma ani słowa na ten temat. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że w ogóle ten wątek nie wypłynął. W dokumentach wytworzonych przez Pileckiego informacja jest. Drugi wątek, i tutaj jest już kompletnie czarna dziura, nic nie wypłynęło, nic nie wiadomo o siatce Witolda w wojsku. A wiemy, że Witold Pilecki był przesłuchiwany przez informację wojskową. I też ten wątek nie wypłynął. Czyli tutaj po prostu widzimy, że Witold Pilecki robił wszystko, żeby te dwie dodatkowe struktury, które stworzył, bez wątpienia, bo tutaj wiedza chociażby z dokumentów tej siatki terenowej jest, natomiast o siatce wojskowej wiemy, że z informacji, które przekazywali już w wolnej Polsce ludzie związani z Pileckim. Dwojgiem najbliższych współpracowników rotmistrza byli Maria Szelongowska, przyjaciółka Witolda z czasów służby w drugim korpusie, i żołnierz tajnej Armii Polskiej Tadeusz Płużański. Przykrywką dla działań siatki była wytwórnia wód perfumowanych, którą Pilecki założył z Szelongowską. Pracował też na etacie magazyniera w firmie budowlanej Swobodzińskiego przy ulicy Kaliskiej. Jako Roman Jezierski wynajmował mieszkanie w Warszawie, ale był też częstym gościem u Makarego i Elżbiety Sierackich w mieszkaniu przy ulicy Pańskiej. Makary Sieracki również był członkiem siatki Witolda. Pilecki przez kanał przerzutowy dostarczał na Zachód raporty dotyczące pogarszającej się sytuacji w kraju. Narastał terror, którego ofiarą paść mieli wkrótce także członkowie siatki Witolda. Na ich trop wpadła bowiem bezpieka. Siatka Witolda Pileckiego była rozpracowywana przez kilka miesięcy. Tadeuszowi Płużańskiemu podstawiony został agent, który wprowadzony został do siatki Witolda, Leszek Kuchciński, i to on był tym zaczynem, który doprowadził do katastrofy, czyli do aresztowania tej jednej siatki Witolda Pileckiego, bo Witold Pilecki miał kilka siatek i tylko ta jedna wpadła, co już w tej chwili możemy zupełnie oficjalnie powiedzieć. Odnoszę wrażenie, że w pewnym momencie Witold Pilecki tak jakby zaczął się od tej siatki odsuwać, od tych ludzi odsuwać. On znikał bardzo często, nie było z nim kontaktu. No, może liczył na to, że jakimś cudem uda się uniknąć tego. To też jest też sam fakt składania zeznań przez niego, gdzie on absolutnie minimalizuje rolę tej siatki, że przedstawia ją absolutnie inaczej,
inaczej niż ona wyglądała rzeczywiście. Wyjścia na Witolda Pileckiego bardzo długo nie mieli. Dopiero informacje, które właśnie Kuchciński przekazał w swoim opracowaniu, charakteryzują Witolda Pileckiego jako człowieka, tego twórcę tapu i jako człowieka, który w powstaniu brał udział w walkach w Chrobrym 2. Z tym, że jest to element już w zasadzie tej końcowy tej rozgrywki z Witoldem Pileckim. Ja odnoszę wrażenie, że czytając dokumenty bezpieki i czytając później protokoły przesłuchań Witolda Pileckiego, że Witold Pilecki zdawał sobie sprawę z tego, że siatka jest, że ta struktura, ta konkretna struktura jest infiltrowana, że wcześniej czy później dojdzie do aresztowania. Zresztą potwierdziło to informacja od generała Andersa, że ma natychmiast wracać na zachód, bo grozi mu aresztowanie. Pilecki nie podporządkował się rozkazowi Władysława Andersa przekazanemu mu przez kurierkę drugiego korpusu Jadwigę Mierzejewską. Nie chciał opuszczać kraju, gdzie wraz z dziećmi postanowiła pozostać jego żona Maria. Pileckim kierowało też głęboko zakorzenione poczucie obowiązku. Ktoś musi trwać bez względu na konsekwencje, miał stwierdzić rotmistrz. Pilecki został aresztowany 8 maja 1947 roku. Ujęto go w tak zwanym kotle, pułapce zastawionej na niego przez agentów bezpieki, którzy na kilka dni zaszyli się w mieszkaniu Makarego i Elżbiety Sieradzkich i właściwie zamknęli gospodarzy w areszcie domowym. Po tym, jak Pilecki przekroczył próg mieszkania, los rotmistrza był przesądzony. Rozpoczęło się brutalne śledztwo. Witolda przewieziono do okrytego złą sławą aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Więzienie zostało wybudowane jeszcze we wsi Mokotów w latach 1902-1904. Pamiętajmy, że Mokotów do Warszawy został włączony w 1916 roku. Przeznaczone było dla przestępców kryminalnych. Taką funkcję pełniło do wybuchu II wojny światowej. Potem było miejscem, gdzie trzymano między innymi zakładników, których aresztowano na ulicach czy gdzieś na terenie Warszawy. Tutaj miało miejsce ogromna zbrodnia popełniona przez bandytów niemieckich z Waffen-SS, którzy wymordowali większość więźniów Mokotowa w drugim dniu powstania. 2 sierpnia weszli na teren więzienia i cela po celi mordowali. Tutaj doszło do buntu młodocianych więźniów, którzy dzięki swojej postawie i oporowi wobec Niemców między 60 a 80 osób udało się uciec dachami. W nocy przedostali się na teren objęty przez powstańców. Od stycznia, kiedy Warszawa została zajęta przez Armię Czerwoną, ten areszt, to więzienie staje się centralnym więzieniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i to zaczyna się taki najkrwawszy okres w historii tego miejsca. Ponad 350 wyroków śmierci wykonanych na polskich patriotach, na żołnierzach najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej, na żołnierzach NSZ-u, Ruchu Oporu Armii Krajowej i wielu innych struktur konspiracyjnych, zbrojnych, działających po wojnie. Znaczy w okresie stalinowskim na terenie więzienia zamordowani zostali absolutnie elita polskiego wojska z generałem Augustem Emilem Fildorfem Nilem na czele. To przecież był dowódca KEDYW-u Armii Krajowej, to był człowiek, który wydał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franca Kuczery. Tutaj został po prostu powieszony jak zwykły bandyta, jak zdrajca. Tutaj został Bolesław Kontrym powieszony również i tutaj został zamordowany Łukasz Ciepliński, dowódca 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tutaj został zamordowany ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych, Kasznica. Tutaj został zamordowany major Zygmunt Szyndzielarz, Łupaszka. Możemy tak wymieniać. Najprawdopodobniej, tutaj te dane, niestety nie mamy ścisłych tych danych, ponieważ
ponieważ nie zachowały się dokumenty. Między 2000 do 3000 osób zatłuczonych w śledztwie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, zmarłych w wyniku tortur, zmarłych w wyniku warunków, w jakich byli przetrzymywani. Także to jest niezwykle ważne miejsce, miejsce święte, absolutnie Golgota narodu polskiego. Mechanizmy zbrodniczego procederu przedstawił Józef Światło, wysoko postawiony funkcjonariusz bezpieki, który w grudniu 1953 roku uciekł na zachód i dzielił się swoimi doświadczeniami ubeckiego kata w cyklu audycji nadawanych na falach rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa pod tytułem Za kulisami bezpieki i partii. Nadajemy kolejną relację Józefa Światło. Aparat bezpieczeństwa w Polsce pod kierownictwem sowieckich doradców, najbliższych współpracowników Sierowa Iwanowa, obecnego przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Sowieckiego, uczył się, jak fałszować procesy dla celów politycznych. Z jego to polecenia organizowano w Polsce szereg procesów, w których oskarżeni byli żołnierze Armii Krajowej, księża i antykomunistyczni działacze polityczni. Przeprowadzono masowe aresztowania i fałszowano procesy pokazowe, jak proces przywódcy AK Rzepeckiego, który został czasowo tylko zwolniony, by następnie ponownie go aresztować, gdzie bez sądu przybywa w więzieniu do dnia dzisiejszego. Sfałszowano proces przeciwko Niepokulczyckiemu. Sfałszowano proces przeciwko generałowi Tatarowi, oskarżając go o tak zwany spisek w Wojsku Polskim. Z polecenia Moskwy agenci moskiewscy w Polsce prześladowali i w dalszym ciągu prześladują Kościół katolicki, urządzając procesy pokazowe, fałszując dowody rzeczowe. Ochotnik do Auschwitz zszedł do nowego kręgu piekła. Po tym, jak usłyszał wyrok, pozwolono mu na chwilę spotkać się z żoną. To wówczas miał do niej skierować oddające grozę jego sytuacji słowa. Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim. To była igraszka. Śledztwo jest bardzo intensywne, bardzo brutalne, bardzo krwawe. Wiemy, że miał zerwane paznokcie z rąk i z nóg. Wiemy, że był sadzany na nodze odwróconego stołka, że był bity nieprawdopodobnie. To zresztą widać w protokołach, które on podpisuje. Jego charakter pisma zmienia się. Widać, że ta ręka jest zmaltretowana. Ten podpis nie jest taki pewny, jaki Witold Pilecki miał. To widać też na zdjęciach z procesu. Oczywiście zdjęcia z procesu pokazują zmaltretowanego człowieka, całkiem innego jak ten, który był wolnym człowiekiem, bo są przecież zdjęcia z tusza przed aresztowaniem. To był uśmiechnięty, radosny mężczyzna o pogodnej buzi, a tutaj po prostu widać zmaltretowanego człowieka. I teraz pytanie. Witold Pilecki, dlaczego go katują? Dlaczego tak brutalnie jest katowany? Myślę, że tutaj może być pewną wskazówką, że bezpieka mogła podejrzewać, że jest coś jeszcze, co po prostu z niego wytłuką, wybiją te wiadomości. I Witold Pilecki nie pęka, nie zeznaje. Kaci UB wykazali się mrożącą krew w żyłach pomysłowością. Kazimierz Moczarski, który w tym samym czasie co Pilecki również był więziony na Rakowieckiej, wyliczył, że wobec niego zastosowano 49 rodzajów tortur. Pileckiego przesłuchiwali Stefan Alaborski, Jerzy Kroszel, Stanisław Łyszkowski, Marian Krawczyński oraz szczególnie brutalny Eugeniusz Chimczak. Żaden z nich nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny, mimo że większość doczekała upadku komunizmu, a niektórzy żyli jeszcze w latach 2000. Najbliżej ukarania był Chimczak, który usłyszał wyrok 7,5 roku więzienia w procesie Adama Humera w 1996 roku. Nie odsiedział jednak ani dnia ze względu na zły stan zdrowia. Pileckiego przetrzymywano w celi numer 37, późniejszej celi numer 20, na pierwszym piętrze pawilonu 10. Witold Pilecki trzymany był z 7 jeszcze osobami w tej celi. Ta cela przed wojną była przeznaczona dla jednej osoby. W czasie wojny i po wojnie trzymano tam
no tak jak powiedziałem, w przypadku Witolda Pileckiego 8 osób razem z nim. Ciekawa historia, bo w okresie stanu wojennego dokładnie tyle samo trzymali osób w tych celach. Można to zobaczyć, że były dwie prycze podwójne, na których spali więźniowie i dwie osoby spały jeszcze na siennikach na podłodze w stanie wojennym. To jest 2 metry na 3 metry, to jest malutka cela. W celi Pileckiego zainstalowano 2 tak zwanych agentów celnych, informatorów bezpieki rekrutowanych spośród więźniów. Podstawiono mu 2 agentów. Pilecki wraca, za chwilę jest raport, jak się zachowuje, jak reaguje na zadawane mu w czasie śledztwa, w czasie przesłuchania pytania, co będzie robił, bo w celi jak siedzą więźniowie, to ze sobą dużo rozmawiają. Nawet jeżeli zdają sobie sprawę, że nie mogą wielu rzeczy ujawnić, no to są takie momenty, że po prostu, no ale przecież czy to jest zdrajca? No nie wiemy, czy to jest zdrajca. Otwierają się. Natomiast no ci podli, nikczemni ludzie bardzo precyzyjnie meldowali, o czym Witold Pilecki mówi. Jaką postawę będzie miał w śledztwie. Na przykład jak wrócił z przesłuchania, był bardzo przygnębiony, bo powiedział, że informacje, które mu przekazali ubecy, czyli mieli coś albo z przesłuchania, albo z donosów agentury, wskazuje, że on już nie wyjdzie z więzienia, że on zostanie zamordowany. I to go bardzo przygnębiło, ponieważ Witold Pilecki był osobą bardzo pogodną i bardzo tak patrzył na życie z taką nadzieją, że on jednak wyjdzie z więzienia, że nie może być zamordowany, że to nie ma podstaw do zamordowania. No ale bezpieka miała inne plany. Znamy pseudonimy agentów, którzy donosili na Witolda Pileckiego. To był agent o pseudonimie Gołąb i agent o pseudonimie Komar. Brutalne śledztwo trwało 10 miesięcy. 4 listopada 1947 roku Witold Pilecki w obecności Mariana Krawczyńskiego i prokuratora Zenona Rychlika potwierdził, że złożone w śledztwie zeznania były dobrowolne. Rzeczywistość nie mogła być dalsza od prawdy. 3 marca 1948 roku przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces Pileckiego i jego współpracowników. Na ławie oskarżonych obok rotmistrza zasiadają Maria Szalongowska, Tadeusz Płużański, Ryszard Jamont Krzywicki, Maksymilian Kałucki, Jerzy Nowakowski, Witold Różycki i Makary Sieracki. O co oskarżono Pileckiego? Jednym z punktów aktu oskarżenia było to, że od listopada 1946 roku do dnia zatrzymania, to jest 8 maja 1947 na terenie Warszawy, działając w porozumieniu z członkami siatki wywiadowczej Tadeuszem Płużańskim, Kuchcińskim Leszkiem, Alchimowiczem Wacławem, czynił przygotowania do gwałtownego, zbrojnego zamachu na funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Kłamstwo od samego początku, ponieważ i Kuchciński, i Alchimowicz to byli po prostu były wtyczkami UB w siatce Witolda Pileckiego. Jedyny prawdziwy to był Tadeusz Płużański. Natomiast nie było czegoś takiego jak plany. Witold Pilecki w ogóle odrzucił jakąkolwiek możliwość działalności zbrojnej swojej siatki. I nie było żadnych przygotowań do zabicia funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Następny punkt oskarżenia, że prowadził działalność wywiadowczą na rzecz drugiego korpusu Andersa. Tutaj to akurat była prawda, no bo on był oficerem Wojska Polskiego. On pracował dla Polski. Drugi korpus generała Władysława Andersa podporządkowany był rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, legalnemu polskiemu rządowi, no bo przecież komunistyczny rząd nie był legalny, to był narzucony nam przez Sowietów rząd, wykonywał po prostu swoją działalność żołnierza, no oficera wywiadu polskiego, co powiedział publicznie w czasie procesu, że on pracował dla Polski. No ale to nie miało najmniejszego znaczenia, bo akurat skład sędziowski pracował dla Sowietów, także, że
przechowywał broń bez zezwolenia, amunicję, która miała być wykorzystana w działaniach zbrojnych przeciwko państwu komunistycznemu. Też jest to nieprawda, ponieważ ta broń była wykopana ze skrytek jeszcze z okresu Powstania Warszawskiego. Część została odebrana z oddziałów leśnych. W ogóle oskarżenie o coś takiego było absolutnie kpiną. W chwili przybycia do Polski 8 grudnia 1945 roku, będąc jako oficer w stopniu podporucznika zobowiązany do rejestracji i służby w szeregach Wojska Polskiego, nie uczynił zadość publicznemu wezwaniu i nie zarejestrował się w RKU, czyli w komisji, która pobór prowadziła do wojska. No trudno, żeby się zarejestrował, skoro w Polsce był na nazwisko Roman Jezierski. Nie mógł się po prostu zarejestrować, wykonywał swoją misję. Co zresztą w następnym punkcie zostało mu wytknięte i był to jeden z punktów oskarżenia, że używał podrobionego nazwiska, podrobionych dokumentów na nazwisko Roman Jezierski. Te punkty absolutnie nie spełniają kryteriów skazania go na karę śmierci. Proces zgodnie ze stalinowską logiką terroru od początku był starannie przygotowaną farsą sądową. Dla partii procesy na sali sądowej są przykładowym udowodnieniem tezy politycznej narzuconej przez Politbiuro, a ściślej mówiąc przez rządzącą trójkę Bieruta, Bermana i Mintza. Dla aparatu bezpieczeństwa, prokuratorów i sędziów procesy publiczne są uwieńczeniem długich wysiłków trwających często wiele lat. Dla uczestników procesu, to jest dla oskarżonych i świadków, są one publicznym pokazem ponurego widowiska przygotowanego uprzednio w najdrobniejszych szczegółach. Przejdźmy teraz kolejno rolę poszczególnych aktorów. Oskarżony wie z góry, czego się od niego oczekuje. Ma on nadzieję, że jeżeli dobrze odegra swą rolę, zasłuży może na łagodniejszy wymiar kary lub uratuje swą rodzinę od represji. Jest on związany swymi zeznaniami w śledztwie, a przede wszystkim potwornie wyczerpany torturami psychicznymi i fizycznymi długiego pobytu w więzieniu. Nie słyszałem nigdy, aby aparat bezpieczeństwa miał jakieś trudności z sędziami. Aparat bezpieczeństwa nie ufa jednak nikomu, nawet własnym ludziom. Kierownicy Ministerstwa Bezpieczeństwa kontrolują do samego końca przebieg pokazowego procesu. Podczas wielkich rozpraw zbierali się w gmachu Sądu w Warszawie na piętrze główni reżyserzy dramatu. Generał Romkowski, pułkownik Różański, autor aktu oskarżenia i oficer śledczy. Słuchali oni całej rozprawy przez głośnik. I w razie powstania najmniejszej nieuwiązki zatrzymywali rozprawę. W tym celu z pokoju bezpieczeństwa do stolu przewodniczącego sądu i prokuratora przeprowadzony jest tajny przewód elektryczny. Za naciśnięciem guzika zapala się czerwona lampka w szufladzie przewodniczącego sądu i prokuratora. Szuflada ta jest lekko uchylona. Jest to sygnał do przerwania rozprawy. Za chwilę zjawiali się w pokoju bezpieki sędziowie i prokurator po nowej instrukcji. W sprawie orzekał sąd w składzie. Sędzia Jan Hryckowian, sędzia Józef Badecki i ławnik Stefan Nowacki. W drugiej instancji w imieniu Najwyższego Sądu Wojskowego orzekali Kazimierz Drohomirecki, Jerzy Kwiatkowski i Roman Kryże. Sędziowie sądów wojskowych w dużej mierze byli niestety żołnierzami Armii Krajowej z okresu okupacji niemieckiej. Byli też prawnikami przedwojennymi. I tutaj zdając sobie, jestem przekonany, że zdając sobie sprawę z tego, w czym uczestniczą, jednak wchodzili w to.
że jednak akceptowali służbę dla okupanta, no bo tak należy mówić o Sowietach wówczas w Polsce. To jest po prostu zdrada, zdrada narodu polskiego i jako tacy powinni być sądzeni. A ci, którzy wydawali wyroki śmierci, powinni być postawieni przed sądem państwa polskiego, niepodległego państwa polskiego. Nikogo ze zbrodniarzy, którzy mordowali czy Witolda Pileckiego, czy generała Nila, sprawiedliwość państwa polskiego nie dosięgła. Oskarżycielem był prokurator Czesław Łapiński, również były żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. W 2001 roku Instytut Pamięci Narodowej wytoczył śledztwo w sprawie działalności Łapińskiego. Do wydania wyroku jednak nie doszło, bowiem Łapiński zmarł w warszawskim Centrum Onkologii. Okna tego budynku wychodzą na ulicę Witolda Pileckiego. Oskarżeni nie mogli też liczyć na adwokatów. Tak jak sędziowie dostawali karteczkę i mieli taki ogłosić wyrok, jaki był zapisany na tej karteczce, prokuratorzy bezwzględnie podporządkowani bezpiece, to można było mieć nadzieję, że adwokaci no, będą po stronie tych osób, które mieli bronić. No niestety wyglądało to bardzo smutne. W większości adwokaci byli tajnymi współpracownikami bezpieki, informatorów. Bezpiekę o zachowaniu swoich podopiecznych i bardzo często ich postawa polegała na tym, że oskarżając te osoby, które mieli bronić, jednocześnie prosili o łagodny wymiar kary. Bezwzględnie wina została uznana i powinni zostać skazani, no ale mimo wszystko prosimy o łagodny wymiar kary. Tutaj nie było absolutnie orłów, którzy by bronili naszych bohaterów. Diametralnie różna postawa obrońców w czasie terroru stalinowskiego i obrońców z okresu stanu wojennego, bo to rzeczywiście byli herosi, którzy bronili swoich podopiecznych. Natomiast no, niestety postawa adwokatów z okresu lat 40., 50. No, nie wygląda ciekawie. Poza tym musimy pamiętać, że oni dostawali ogromne pieniądze od rodzin, żeby wyciągnąć więźniów, żeby te wyroki nie były takie duże, czy nie było, żeby nie było wyroków śmierci. Bardzo często wzięli to, co dostawali od rodzin, przede wszystkim złoto, no i nie wywiązywali się za bardzo ze swojej misji. W archiwum Polskiego Radia nie udało się jak dotąd odszukać nagrań z procesu Witolda Pileckiego. Nie oznacza to jednak, że kiedyś ich tam nie było. W okresie wczesnego PRL-u taśmy wykorzystywano wielokrotnie, nagrywając nowe programy na nośnikach zawierających dawne audycje. Być może zatem gdzieś w radiowych archiwach kryje się jeszcze głos rotmistrza. Zachowały się natomiast nagrania z innych procesów pokazowych, które oddają atmosferę panującą na sali rozpraw. Niegościnną stała się dla zdrajców i szpiegów ziemia polska. Niegościnną stała się ludność zamieszkała na granicy. I niegościnni stali się wszyscy Polacy, dla ludzi gotowych tę ziemię przefrmarczyć. Władze bezpieczeństwa unieszkodliwiły wielu szpiegów i zdrajców. Ludowe sądy wymierzyły szpiegom, tym i zdrajcom słuszną i sprawiedliwą karę. Charakterystyczną cechą stalinowskich procesów pokazowych było to, że ostrze oskarżenia kierowano nie tylko w stronę podsądnych znajdujących się na sali rozpraw, ale starano się też dyskredytować określone środowiska. W przypadku grupy Witolda celem ataków ze strony oskarżycieli, jak i ówczesnej propagandowej prasy był generał Władysław Anders i cały II Korpus Polski. Nagłówki gazet grzmiały. Korespondencja Andersa z bandami terrorystycznymi. Szpiedz przed sądem. Szef wywiadu Andersa zeznaje. O bohaterskiej misji Witolda Pileckiego do Auschwitz rzecz jasna nie wspominano. Chciano pokazać, że pracowali dla wywiadu angielskiego, amerykańskiego, Bóg wie kogo. Ważne, że byli zdrajcami dla komunistów i tak ich chciano przedstawić. Tak też prowadzono śledztwo, żeby pokazać, że tutaj śladka wywiadowcza anglosasów została rozbita. Natomiast postawa i Pileckiego, i oskarżonych na procesie pokrzyżowała te plany, bo Witold Pilecki od razu powiedział, że odwołuje to, co zostało
dołączone do akt śledczych, ponieważ to albo nie są jego słowa, albo, uwaga, bo przesłuchujący go panowie bardzo ciężko go zmęczyli. Czyli po prostu go skatowali. Tutaj się ten kierunek procesu zawalił, no ale to nie miało znaczenia, najmniejszego. Wyroki przed Wojskowym Sądem Rejonowym zapadły 15 marca 1948 roku. Pileckiego, Płużańskiego i Szelongowską skazano na karę śmierci. Makary Sieracki dostał dożywocie. Witold Różycki otrzymał 15 lat, Maksymilian Kałucki 12 lat. Ryszard Jamont-Krzywicki 10 lat, Jerzy Nowakowski 5 lat. Skład sędziowski, orzekając te trzy wyroki śmierci, napisał, że Płużański i Pilecki bezwzględnie nie zasługują na łaskę, natomiast Szelongowska jako kobieta przy bezwzględnym uznaniu jej winy jednak powinna mieć zamieniony wyrok na dożywotnie więzienie. Tak się stało w Sądzie Najwyższym. Natomiast agent NKWD, którego Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut, skorzystał z prawa łaski wyłącznie wobec Tadeusza Płużańskiego, zamieniając wyrok kary śmierci na dożywotnie więzienie. Witold Pilecki został zamordowany. I tutaj warto odnieść się do tego pisma, które Witold Pilecki w czasie śledztwa wysłał do Różańskiego, czyli dyrektora Departamentu Śledczego MBP, gdzie przyznaje się do winy i prosi, żeby kara dotknęła tylko jego. Że to wszystko, co tutaj było powiedziane, co jest w zeznaniach, obciąża wyłącznie jego, że jego współtowarzysze w wielu momentach nie zdawali sobie sprawy, w czym uczestniczą. To jest absolutnie nieprawdopodobna postawa. On bierze całą winę na siebie. Swoją drogą pokazuje też, że Witold Pilecki znakomicie zdawał sobie sprawę, kto tak naprawdę podejmuje decyzję w jego sprawie. Tak, no jeżeli wysyła do Różańskiego to. Ale absolutnie tak, on doskonale wiedział, gdzie zapadają decyzje, że to nie będzie decyzja, która zapadnie w sądzie. Witold Pilecki bardzo ciekawie z Różańskim prowadził grę. Bo on na przykład swoje pisma do niego wierszem pisał. I to jest w aktach pokazane. Proszę zwrócić uwagę, że Witold Pilecki miał w więzieniu książeczkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. To się nie zdarzało. Ja znam tylko ten jeden przypadek, kiedy więzień miał coś, co wzmacniało jego ducha. Ta książeczka jest teraz w zbiorach muzeum naszego. Witold Pilecki również przy egzekucji miał księdza. Co też się nie zdarzało. Więc to są jakieś takie, to jest jakaś taka gra Różańskiego z Pileckim i Pileckiego z Różańskim. No, jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało, jak te rozmowy wyglądały, bo przecież to była taka gra, że był bity, a za chwilę, no, panie rotmistrzu, to możemy tutaj tak, może porozmawiamy jak oficer z oficerem, no tylko, że tu Pilecki był oficerem, a Różański to zwykły pachołek sowiecki, żaden oficer polski, po prostu zwykły zdrajca. No ale na tą postawę, na tą grę kilka osób przesłuchiwanych dało się złapać i zeznali, no bo rozmawiali z człowiekiem w mundurze oficera Wojska Polskiego. Pilecki się na to nie dał złapać. Już od etapu śledztwa to właśnie do Różańskiego, a właściwie Józefa Goldberga, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, należał decydujący głos w sprawie Pileckiego. Był panem życia i śmierci więźniów Mokotowa, bo to on w dużej mierze ustalał, jakie zapadną wyroki. To był człowiek wyzuty absolutnie z ludzkich uczuć. Sadysta, któremu sprawiało przyjemność znęcanie się nad ludźmi. Wyjątkowy bandyta. Przed mikrofonem Józef Światło. Różański od najdawniejszych lat pozostaje na służbie NKWD. W chwili wkroczenia Armii Czerwonej na polskie ziemie wschodnie znajdował się we Lwowie i tam słynął z donosicielstwa. Jest bardzo zdolny, przebiegły, ale też z gruntu nieuczciwy. W śledztwach odznaczał się niesłychaną brutalnością i gwałtownością, który świadczył najlepiej o metodach stosowanych przez niego w dochodzeniach. Na zakończenie do jego sylwetki dorzucę jeszcze parę szczegółów
z dziedziny tak zwanej moralności komunistycznej, na którą towarzysz Bierut jest łaskaw powoływać się tak często. Różański to bardzo energiczny i czynny kobieciarz. Nie przypuści żadnej pracownicy. Urządza sobie intymne i wymyślne orgie w swoim własnym gabinecie w Ministerstwie Bezpieczeństwa, często w godzinach urzędowych. Maria Szelongowska i Tadeusz Płużański wyszli na wolność, podobnie jak Makary Sieracki, na skutek amnestii w 1956 roku. Feralnego dnia 25 maja 1948 roku do celi Pileckiego weszło dwóch strażników. Świadkiem tego wydarzenia był ksiądz Jan Stępień, również więziony wówczas na Rakowieckiej. Stępień wspominał: nie zapomnę tego widoku. Prowadzono dwóch skazanych. Pierwszy pojawił się Witold Pilecki. Miał usta związane białą opaską. Prowadziło go pod ręce dwóch strażników. Ledwie dotykał stopami ziemi i nie wiem, czy był wtedy przytomny. Sprawiał wrażenie zupełnie omdlałego. A potem salwa. W egzekucji Witolda uczestniczyli wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej Stanisław Cypryszewski, naczelnik mokotowskiego więzienia Ryszard Mońko i ksiądz Wincenty Martusiewicz. Strzał w tył głowy rotmistrza oddał kat mokotowskiego więzienia Piotr Śmietański. Kat Witolda Pileckiego był półanalfabetą. Za morderstwa, które tutaj wykonywał, brał wynagrodzenie albo butelkę wódki, albo 1000 złotych. To różnie wyglądało, takie były stawki za życie człowieka. Zmarł niewiele później po zamordowaniu Pileckiego na gruźlicę w sanatorium Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przez lata PRL Witold Pilecki był skazany na publiczne zapomnienie. Dopiero we wrześniu 1990 roku Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy, ukazując w ten sposób niesprawiedliwy charakter wydanych przez komunistów wyroków. Mówi mecenas Andrzej Grabiński, obrońca w procesach rehabilitacyjnych. Chciałbym przeczytać zachowany w tychże aktach fragmenty instrukcji, którą przywiózł rotmistrz Pilecki do kraju. Zasadnicze tezy instrukcji to było: zaprzestanie wszelkiej akcji zbrojnej. Proszę sobie wyobrazić, ten człowiek, który jest oskarżony o wzniecanie oporu, przyjeżdża z rozkazem zaprzestania wszelkiej akcji zbrojnej. Następnie zaniechanie akcji sabotażowej. Następnie zlikwidowanie resztek dawnych organizacji podziemnych. To są zawarte polecenia w instrukcji drugiego korpusu generała Andersa. A w dalszej części tejże instrukcji, to jest karta 115, dotyczy zadań bieżących i to zadanie bieżące jest zatytułowane Akcja Obrony Duszy Narodu. Należy uświadamiać społeczeństwu, jak groźny jest zamach na podstawowe czynniki kultury narodowej, przy wykorzystaniu których wysuwane są w społeczeństwo czynniki moralnego rozkładu. Na pierwszy plan wybija się tutaj zagadnienie obrony instytucji rodziny oraz wychowania narodowego młodzieży. Stąd wynika wyjątkowa rola i wyjątkowy obowiązek obciążający duchowieństwo, nauczycielstwo oraz działaczy społecznych. Specjalną troską należy otoczyć wszystkie organizacje młodzieżowe, a w pierwszym rzędzie harcerstwo, stowarzyszenia kulturalne i oświatowe, nie zapominając o stowarzyszeniach mających na celu utrzymanie młodzieży w dobrej kondycji fizycznej, oddziaływanie domu rodzinnego jako odtrutka przeciwko demoralizacji młodzieży. To była instrukcja i to był cel. I ludzie, którzy mieli realizować tą instrukcję, byli wrogami ówczesnego ustroju. Gdyby im się udało zorganizować, nie mogłoby powstać czerwone harcerstwo. Nie można byłoby rozbić rodziny. Nie można byłoby stworzyć tego ZMP. A w miejsce tych wszystkich czynników weszli ludzie, wychowankowie Zakładu Nauk Społecznych przy KC PZPR.
My to do tej pory cierpimy. Następnej nocy po egzekucji rotmistrza, według relacji księdza Stępnia, ciało Pileckiego miało zostać wywiezione w nieznanym kierunku. Prawdopodobnie wrzucono je do nieoznaczonej mogiły na tak zwanej łączce na wojskowych Powązkach. W latach 2012-2017 na powązkowskiej łączce kierowany przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej odnalazł szczątki około 300 osób. Imiennie udało się dotąd zidentyfikować blisko 70 spośród nich. Najprawdopodobniej wśród niezidentyfikowanych jeszcze ofiar znajduje się Witold Pilecki. Po ponad 70 latach tajemnicą pozostaje jednak nie tylko identyfikacja doczesnych szczątków rotmistrza. Przed nami jest jeszcze bardzo dużo badań, bardzo dużo poszukiwań, przede wszystkim dokumentów wytworzonych przez Witolda Pileckiego. Bo mamy dokumenty Witolda Pileckiego z okresu powstania, mamy dokumenty z okresu Auschwitz, mamy raporty, które on wysyłał, natomiast nie ma dokumentów, nie ma raportów, które wysyłał na Zachód po powrocie do kraju od 1945 roku. I to jest ciekawostka, ponieważ takie poszukiwania trwają od wielu lat i w Polsce, i za granicą, i niczego nie udało się dotychczas, poza jakimiś drobiazgami absolutnie minimalnymi, odnaleźć. Był to trzeci odcinek podcastu z cyklu Szlakiem Pileckiego. W podcaście wykorzystałem fragmenty archiwalnych nagrań z Archiwum Polskiego Radia i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Zachęcam do śledzenia i subskrybowania podcastu na platformie podcasty.polskieradio.pl i w mediach społecznościowych.